jest to ostatnie. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w akcji? Znaczy, bo sądzę, że warto pomagać, bo są osoby, które tego potrzebują, a myślę, że też może mi się kiedyś przydać taka pomoc, to sądzę, że warto, co roku się zapisuję. Od ilu lat? Od 4. Panie prezydencie, dlaczego warto grać razem z WOŚP? Warto, bo to dobra rzecz, dobra akcja, prawdziwa, szczera, pomaga ludziom, pacjentom, dzieciom, starszym, pomaga też pewnie nam trochę. I nie wiem, czy czasami udział w tej akcji nie jest tak samo potrzebny tym, którzy zbierają, jak i tym, którzy dają. Czy po raz pierwszy jako prezydent będzie pan tutaj kwestował wspólnie z wolontariuszami? Znaczy, w takiej formie pierwszy raz, chociaż za każdym razem się angażowałem w aukcjach, w różnego rodzaju podsumowaniach, czy też w Światełku do Nieba. Natomiast w sensie kwestowania rzeczywiście pierwszy raz. Dlaczego pani zdecydowała się wziąć udział w akcji? Żeby pomóc innym. Szczytny cel. Regionalne krwiodawstwo po raz kolejny włącza się w WOŚP. Jak z frekwencją w tym roku? W poprzednim roku, jak byłem w takiej akcji, no to mniej więcej frekwencja jest taka sama i jest wystarczająco duża, bo 30 kilka osób do pobrania w takich warunkach to jest naprawdę duża praca dla całego zespołu. A poza tym ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy przychodzą i oddają krew, bo są oni godni najwyższego szacunku. Jak wiele przedmiotów zgłosili ludzie do Wielkiej Orkiestry w tym roku? Wszystkich wpłynęło około 200 sztuk. Na tą chwilę wystawiamy to, co mamy na bieżąco na te możliwości i to, co znika, dokładamy. Są to wszelkiego rodzaju prace plastyczne, od prac aniołów z konkursu Anioły, Musinięcie Skrzydeł, poprzez rzeczy, które, nie wiem, na przykład komplet encyklopedii. Wszystko, co chcieli nam ludzie przekazać, oddali. Oddali nam też część koszulek z autografami, naprawdę jest tego mnóstwo, ale też i takie rzeczy poważniejszej wartości. I na przykład lot balonem, na przykład będziemy tutaj sprzedawać po raz pierwszy w historii góry Chełmiec, o czym, co chciałem powiedzieć, co jest ciekawostką, w Polsce jeszcze nikt góry nie sprzedawał. Właściciel otrzyma na rok we własność certyfikat, ma na swoją własność górę Chełmiec. Oczywiście są tam pewne obostrzenia, ale to wszystko już jakby podczas samej licytacji. My jesteśmy z byłej wałbrzyskiej grupy Falanga. Tutaj chłopaki są z drużyny braci z wrocławskiej, po prostu z wrocławskiego zgrupowania dolnośląskiego. Bardzo zmieszane, po prostu kilka drużyn się zebrało dzisiaj, żeby wspólnie coś działać. Połączyliśmy swoje siły w służbie WOŚP-u. Dlaczego warto pomagać? Dlaczego? No myślę, że z potrzeby serca, z potrzeby tego, że no raz w roku jest taka sytuacja, kiedy naprawdę każdy może tą symboliczną złotówkę rzucić. Nie każdy człowiek też ma czas i chęci, żeby się organizować w jakieś wolontariaty, a tutaj jest to zmasowana akcja. Jeżeli się właśnie każdy dorzuci z całego kraju, to można dzięki temu osiągnąć mega efekty. No i warto pomagać przede wszystkim. Panie dyrektorze, czy tegoroczny finał udał się? Można już tak powiedzieć? Tak naprawdę na to pytanie odpowiedzą osoby, które dzisiaj przez cały dzień były z nami, czyli wolontariusze, współorganizatorzy, a także zaproszeni goście na dzisiejsze właśnie nasze święto. Ja myślę, że nasza impreza się udała po dzisiejszej niedzieli, kolorowej niedzieli. Na pewno wszyscy przez jakiś czas będziemy szczęśliwsi, będziemy bardziej się do siebie uśmiechać. A działo się bardzo wiele na terenie Starej Kopalni, ale także w całym Wałbrzychu. Tak, kwestowaliśmy już od rana, ponad 200 wolontariuszy kwestowało na ulicach Wałbrzycha. Dziś kwestował także prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej. Natomiast sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był Wałbrzyski Ośrodek Kultury, była Stara Kopalnia i tutaj właśnie to wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy są hojni, dla wszystkich, którzy wrzucają pieniądze do puszek, czyli koncerty, czyli pokazy, bo Wielka Orkiestra to nie tylko zabawa, to także nauka, stąd pokazy ratownictwa, nauka udzielania pierwszej pomocy, to bardzo widowiskowe światełko do nieba. Gwiazdą wieczoru było zespół Goja, jak się udał koncert? Koncert bardzo udany, zespół Goja, jak podkreślał,
bardzo miło został przyjęty przez Wałbrzyszan. Był to szczególny koncert. Koncert, który promował nową płytę zespołu Goja, a także otwierał trasę koncertową. To właśnie w Wałbrzychu ta trasa koncertowa się rozpoczęła. W ciągu całego dnia trwały także licytacje. Jakie najdroższe przedmioty wylicytowano? Złote serduszko wylicytował Anonim, jak to powiedział, już po raz ósmy za 2000 zł. 1670 zł tyle otrzymaliśmy za lot balonem z mistrzem Polski, z rekordzistą Polski Krzysztofem Zapartym. 470 zł to kolejne kwoty, 470 zł za muzyczny prezent od RMF Max i również za prezent, przepiękną lalkę z Teatru Lalki i Aktora. A później to były kwoty w wysokości 200, 100 zł, 50. Tych pieniędzy naprawdę mamy bardzo dużo, puszek jest bardzo dużo, wciąż jeszcze długa kolejka wolontariuszy, liczyć będziemy jeszcze bardzo długo. Za rok też się widzimy? Za rok też się widzimy, gramy w Wałbrzychu do końca świata i jeden dzień dłużej.